Słuchajcie, nie wiem, czy witam w kolejnym odcinku, czy jeszcze stary odcinek, ale miałem już nic nie kupować, ale mi się zachciało coś zjeść, więc kupię warzywa, jajka, bekon, żeby jajecznicę zrobić. Może cebulę? Coś trzeba rzucać. Czerwona papryka, strasznie droga. W stosunku do żółtej. Pomidorki. $3. 10 centów za coś takiego. 3,30. Drogo. Dolar, $2 za rzutkiewkę. Cebulki, dymki. Tanie. Niecały dolar za to. Weźmiemy też awokado. Prawie dolar. Co takiego? Świeżutkie. Znaczy miękkie. No dobre. Jeszcze jedno, mniej dojrzałe, ale to awokado zdrowe trzeba jeść. 6 mandarynek, $2.34, czyli to jest ile? Ponad 10 zł. Nie wiem zresztą, bo ile w Polsce teraz też drogo wszystko. Te drogie. Blueberry. Za 170 gram, $6.50. $7 za jeżyny. Co u nas w lasach rosną. Smoczy owoc to jest taki nie drogi, nie tani. Weźmiemy jeden. Udolka z hakiem. Kapusta tania też wezmę. Taki niecały dol. Czy za kilogram $1.70? Jakiś najmniejszy. Najmniejszy rodzaj. Tu duże są. Za dużo. Boczku. Tu mamy wołowinę. $18 za kilogram, to kosztuje 4,20, 4,70, 6,19, 4,40. Boczek nie jest taki drogi, wezmę boczek. Miałem wam nie nagrywać żarcia, to będę wam teraz nagram jeszcze. Oczywiście jajka, no to wezmę ze dwie paczki może, nie? Wezmę też żółtego sera, ale drogi, proszę państwa. Tutaj 9 dolków za taki kawałek. 8. I tu też nie wiadomo co to jest. Ale mam ochotę zjeść. 5,20 za taki kawałek. Brałem najmniejszy. Tutaj flagi niemieckie, ale jest po rosyjsku napisane. Jogurt. Może będzie dobre, nie wiem. Pisze po naszemu, jest Sahara. Czyli nie ma cukru. Zobaczymy. Zjadłem jakieś bułki, ale tego to już jeść nie będę, nie? Bułek jeść nie będę. Szukam dalej. Jakieś orzechy kupię, bo to też zdrowe. No te paczki tutaj około dolara. Malutkie. 40 gram. Ogórki. Pół kilo. 54. No niecałe. $1.12 kosztuje kilo. Brokuł też weźmiemy, bo ja to lubię jeść, bo to zdrowe. Brokuł kosztuje 3,51 za kilogram. To co tu kupuję kilo, $1.20. Tu mamy różnego rodzaju zieleniny, ale myślę, że już mi starczy. Także dobra, to co miałem kupić, to kupiłem. Zawsze można dokupić i kupić i kupić, ale później kupidła nie będzie pewnego dnia. O, buraki. Buraki zdrowe. Wezmę. Za dolara. Dwa buraki. Przepraszam, że wam obiecałem, że nie będę już więcej gotował, a będę gotował. No bo jak to kupiłem, to będę wam pokazywał. Ta lampa jeszcze tam stoi. Wina już brać nie będziemy. I rekonesans. Dobra, do kasy. Płacić. Jak ta śmietana się okaże dobra, to sobie zrobię z rzutkiewką, czy z ogórkiem, czy z cebulą śmietankę. Tą sałatkę, jak się mówi, nie? Tu jestem. Panie mi naliczy koszta. Tak to wygląda z perspektywy, czyli tak jak u nas podobnie. To samo odbijana kody. Słuchajcie, całe zakupy $2
23 dolary, 16 centów. No to jakbym poszedł do knajpy, to bym więcej wydał, a to będę miał na dłużej. Tak mówię pod czystym ekonomicznym akcentem, a to wiadomo, nie? Słuchajcie, można powiedzieć jednym słowem, że z głodu złamałem zasady. Czyli miałem tego nie jeść, nie kupować, nie robić, nie gotować wam na wizji. Miałem tą lampę usunąć, ale z chęci żarcia jeszcze trochę przeciągniemy sprawę. Próbowałem tej śmietany, nie jest, ale coś mi podpada. No to jest smoczy owoc z różowym nadzieniem, są też z białym. Idzie na pierwszy rzut. Łyżeczkuję to później. Kolejny narzut idzie żółty ser. Tak go sobie trochę opierdzielę. Boże. Drogi był. Trzecie naruszki do ogórki z serem. Witam wszystkich dnia kolejnego. Tym razem trzeba zjeść coś zdrowego, czyli awokado. Bardzo zdrowe tłuszcze. Łyżeczkuję. No i dobra, po zjedzeniu zdrowego awokado czas pojechać, wyjść w ogóle na zewnątrz. Jadę na Russian Market kupić haczyki, wieszam mapę. Słuchajcie, podjechałem na Russian Market z drugiej strony, tu gdzie gifty wczoraj kupowałem. Tu są takie mechaniczne rzeczy, to tu gdzieś kupię te, pewnie te haczyki. Słuchajcie, niestety nie mają, tam mnie odsyłali od stoiska do stoiska, nikt tego nie ma. Tutaj są obrazy, myślałem, że będą mieli, też nie mają. Trudno. Idę do apteki kupić witaminę C przy okazji. Słuchajcie, w poszukiwaniu tych haczyków dojechałem do tych szkieletorów, co z mojego okna widać, te Sino Plaza się buduje. Rozszukam cały czas, zobaczymy, nie? Ja sobie kokosa tu zamawiam teraz. Dojechałem. Wypiję, idę tam do środka, do tutaj jest też jakaś plaza i coś tam widzę, takie AGD, coś takiego mają, może tu znajdę. No, tak to się prezentuje od tej strony, nawet to tak poukładanie i takich dużo AGD jest, to może ktoś będzie miał. Ja to od razu mam tu zdjęcie, pokazuję im zdjęcie tego i tyle. Takie haczyki, wiecie, do ściany. Słuchajcie, jak tu już nie będzie, to zamawiam sobie dzisiaj z Chin te wieszaki, haczyki i jeszcze inne rzeczy i wiem, że mi na pewno przyjdą. Tu nigdzie nie mają, pokazuję im, powiem, że nie. Mają takie, wiecie, do kafelek, na przylepiec wieszaki, no ale to mi nie utrzyma mapy na ścianie. To sobie można ręczniczek powiesić, który i tak spadnie za jakiś czas, nie? O, widzicie? Tu mają takie, ale pewno nie będą mieli takich, które ja chcę. Bo to są wszystko przyklejane na przylepiec. Nie mam haczyków, a kupiłem sobie kilo limonek, bo jest takie targowisko tutaj. Dobra, idę po skuter i zamawiam z Chin. Może przyjdzie szybko, choć teraz czasem mają tam jakieś poślizgi. Jak przyjdzie, to przyjdzie, nie przyjdzie, to nie przyjdzie. A jak nie przyjdzie, to ktoś mi wywierci dziurę, kołek wbije i powiesimy na śrubie. Dobra, wróciłem do siebie, haczyków nie ma, tak jak mówiłem. Za to kupiłem sobie zgrzewkę sody i te limonki, tak? Do sody. Tymczasem zaparzyłem herbatkę Puer. Tym tłokiem podociągam. I można pić. Słuchajcie, w tle słucham Ator Jackowski. Tu sobie przygotowałem boczek, dwie cebulki, nie wiem, szalotki, dymki, jak to się nazywa fachowo. Tu umyłem sobie i na surowo zjem broku do jajecznicy, a to zesmażę, bo ponoć to już jest sprawdzone. Te łodygi brokuła są tak samo pożywne jak te kwiatostany, tak więc warto to też zesmażyć. 5 jajek będzie na boczku, czyli tradycyjnie. Dobra, słuchajcie, wpierw wytapiam te malec, tak? Czyli gdzie jest więcej tłuszczu, a to później wrzucę, bo niech się wytopi trochę, nie? Tutaj jest więcej mięsa.
mamy coś takiego, a tutaj jeszcze taka surowizna, żeby było lepsze. Tak więc to jem na surowo, to jem na smażone. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze pokażę wam gifty, jakie przygotowaliśmy dla naszych patronów. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest patronem, to na dole jest link. Zawsze możecie zostać, gifty poleciały do Polski, tak więc każdy dostanie. A no ja złamałem to, co wcześniej mówiłem, że nie będzie gotowania. No, zgłodniałem i w ramach głodu, tak się tłumaczę, a nie chciałem gdzieś kupować na mieście wieczorem. Nakupiłem rzeczy, tak jak widzieliście, i musiałem je spożytkować. Także to by było na tyle. Jeszcze raz pozdrawiam, lajkujcie, subskrybujcie, patronujcie i do następnego odcinka. Cześć!